dlaczego jeżdżę. Zaraził mnie kolega, później się zaczęło. Jeden maraton, drugi maraton, trzeci. Już tak jeżdżę. Jeżdżę 7 miesięcy i nie przestaję. To jest moja pasja. Przede wszystkim dla zdrowia. Duża rywalizacja, duża adrenalina, szczególnie na wyścigach. Poznałem takich ludzi, którzy mnie też tym zarazili. Nie tylko jeżdżę w MTB, ale również zwiedzam Europę na rowerze. Lubię spędzać czas z naszym teamem i chłopakami, a przede wszystkim dla relaksu i odprężenia. I to jest sport, który najbardziej lubię. Można wyładować swoje emocje wszystkie i przede wszystkim jest walka z innymi rywalami. Nie ma czegoś takiego jak jazda samemu po szosie, że jedzie się bez celu, a tutaj trzeba walczyć. Walczyć o każdą pozycję na mecie. I jeżdżę, bo lubię jeździć. Nazywam się Marcin Kudlak, jestem kapitanem drużyny rowerowej Squad Bike Team. Jesteśmy grupą kolarzy amatorów skupionej wokół kolarstwa górskiego. Łączy nas wspólna pasja. Rozpoczęliśmy starty w zawodach amatorskich, gdzie rywalizujemy na trasach w okolicach Warszawy. Celem naszego teamu na ten rok jest klasyfikacja generalna w edycji Poland Bike. Aktualnie zajmujemy 11 miejsce i walczymy o przebicie się do przodu. Chcemy przyciągnąć kolejnych kolarzy górskich, więc jeżeli chcecie pojeździć z nami i dołączyć do zawodów, zapraszamy, przyłączcie się. Jesteśmy współorganizatorem 10. Memoriału Bercika, prawdopodobnie najtrudniejszej trasy na Mazowszu. Zapraszamy wszystkich do rywalizacji sportowej 30 lipca na Stadionie Markowi. Szczegóły poznacie na naszym profilu lub na stronie Bercika. Zapraszamy. Tak, znałem Bercika, jeździłem do serwisu do niego, naprawiał mi rower i zawsze żeśmy długo rozmawiali, bo to był człowiek, który miał ogromną pasję. Naprawdę był moim przyjacielem, facetem, na którego zawsze mogłem liczyć. Fantastyczny kolega, fanatyk rowerowy. Jeździliśmy od zawsze razem na rowerach. Słyszałam od jednego z zawodników, pani Grażyno, dzięki paniom żyję.